Siemaneczko, w związku z tym, że będę chciał tam rozdać wam na Xboxie te pojazdy specjalne z magazynów pojazdów, czyli tam Ruiner, Voltic Rocket, tutaj te 8 pojazdów, które pokazuję. 8 Blazer, Ruiner, pierdołki. Pokażę od razu wszystko od początku, co potrzeba, czyli no, mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3. Tu, jak widać, przechowalnia pojazdów, nie jakiś pusty moduł, nie kwatera mieszkalna, nie warsztat, przechowalnia pojazdów. Tutaj w mobilnym umieszczony już jakiś motor. Najlepiej taki motor, jeżeli macie ich tam kilka, kilkanaście, to taki, który macie tylko jeden, żebyście wiedzieli, który później wzywać. Ja tu mam tak ten akurat tą linkę WT umieszczoną w mobilnym. Tu pokażę PCJ-ki moje na stratę do innych kopiowań. Tylko jest ten jeden, jedyny motor w mobilnym. I tego się trzymajmy. Jeden, jedyny taki motor, który wam się nie powtarza w mobilnym. Teraz jak się zgliczować? No ja używam tej metody cały czas przez klub nocny na sesji znajomych. I tu już zawczasu sobie z klubu nocnego trzeba wezwać teraz pojazd. W moim przypadku z B2 wzywam pojazd, to do B2 będę później wjeżdżał, bo nie daj rady jakoś wyjeżdżać teraz z tego klubu nocnego. Znajomy, który nam pomoże w gliczowaniu, się odpala lobby tytanicznej roboty. No skoro to sesja dla znajomych, no to wiadomo, że do lobby dołączymy, nie musi on nam tam opuszczać tej tytanicznej. Kto jak się zgliczuje, to jest jego sprawa. Jest kilka sposobów zgliczowania się, także no, jak wy to używacie, ale ta jest najlepsza, bo tu działa ta postać z fabuły, a chyba przy tym, jak się wjeżdżało i opuszczało, czy odłączało internet, chyba postać z fabuły nie działała. No i teraz idziemy do klubu nocnego na poziom B1. Żeby was nie wywalało na lotnisku, będziemy wchodzić po prostu do poziomu klubu, do wejścia serwisowego klubu nocnego. Znajomy jest na tytanicznej, my podchodzimy do tej windy. Dołączamy do znajomego, klikamy dołącz, spamujemy. Dołącz, 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 zniknie mi nasz board. Wybieram klub nocny. Mam pozyskiwanie, komunikat potwierdzam od razu i tak samo jak dołączę do znajomego, do lobby, też od razu opuszczam. Czasami te pozyskiwania tu na Xboxie są znacznie dłuższe, dlatego no, może nie wyjść wam to za pierwszym razem. To już zależy, jakie tam naty, sraty i pierdołki inne, kto co ma, nie? Także dołączyłem do lobby. Odradzam się, opuszczam, odradzam się w moim klubie nocnym. Czeka, aż mnie tu załaduje konkretnie. Jeszcze nigdzie nie biegnę. Niech ten obraz wróci do normy, to ładowanie. O, i dopiero teraz wychodzę z klubu nocnego, no i tym pojazdem, którego wzywałem, wjeżdżam na ten poziom, z którego go wzywałem. No w moim przypadku było to B2. Czyli będę wracał do B2. Jeżeli się udało, no to będę miał ten taki ekran spod mapy. Klikam Y, żeby wysiąść, czy tam trójkąt na PS4. Jeżeli zobaczycie scenkę, że wjeżdżacie, to znaczy, że się nie udało i musicie to powtórzyć. No mi zazwyczaj na Xboxie to zawsze wychodziło za drugim razem, dzisiaj akurat na potrzeby chyba filmiku to wyszło za pierwszym. Także to był mój ten samochód z poziomu B2, to do B2 wracam. Możecie się gliczować w arenie, to już, tak jak mówiłem, to już jest wasza sprawa. Ja tu wjeżdżam na B2. Wybieram ten poziom, mam te błyski, klikam Y, żeby wysiąść.
Nie zabijam się od razu, tylko teraz sobie wzywam właśnie mobilne centrum operacyjne. Ono się tam zrespi na miejscu, gdzie powinno. Jest mobilne i dopiero zabijam się przez interakcję. Nadal będziemy bez mapy, no i to zawczasu już możecie to tak samo róbcie, krok po kroku najlepiej. Wzywajcie sobie już przez klub motocyklowy ten motor, który macie w mobilnym. Jeżeli chcecie, żeby wróciła wam mapa, to albo udajecie się do sklepu z amunicją, albo do salonu tatuaży, no, czy nawet do mechanika. Możecie wjechać, byleby wam ta mapa wróciła. No ułatwia to trochę tego glitcha, no bo jakby wzywamy pojazd, to widzimy, orientujemy się, gdzie on jest, gdzie stoi. Także etap glitchowania się na sesji dla znajomych i dołączeniem do lobby, bo można też, że powiedzieć znajomemu, żeby opuścił. Też można się zglitchować. No jest tych sposobów na zglitchowanie się kilka. Mapka nam wróciła. Tak samo w Amunation, czy gdzie u mechanika wjeżdżacie, czy w Amunation strzałka w prawo przy ladzie, czy tu u fryzjera strzałka w prawo, żeby się wydziarać, no po prostu, żeby wam ta mapka wróciła. I teraz tak, jak już tu mamy. Mamy mobilkę, mamy pojazd, który tracimy, czyli ten motor. Znajomy może nam już wezwać auto, które będziemy od niego kopiować, i najlepiej lecieć po kolei, tak jak one tam są. Phantom, Ruiner, nie wiem jaka tam jest kolejność, ale jest ich 8. Jeżeli ktoś jest ogarnięty, to w miarę szybko to idzie. Teraz tak, tu ja się zakręciłem, zamiast Phantoma wezwałem Pondera z klubu nocnego, odesłałem, ale to zaraz wezwę jeszcze raz. I tu pokażę, jak to robić. Jeżeli, o, zaznaczę od razu, jeżeli ktoś będzie chciał, napisze mi wiadomość, że chce ten zestaw, a nie ma w ogóle tych pojazdów, tak nie ma szans, żebym ja do niego w ogóle dołączył. Musicie mieć te pojazdy. Jeżeli ich nie macie, macie zamiar mi zawracać głowę, że chcecie samochód, a będziecie co auto zamykać grę, żeby on skoczył na swoje miejsce, nie ma szans. Teraz tak, jak znajomy wezwał nam pojazd, wsiada do nas, klika pauzę, my podjeżdżamy, klikamy strzałkę w prawo, znajomego wywala z motorku, my się kawałek cofamy, interakcja, klub motocyklowy, zwróć pojazd do garażu, wzywamy teraz ten pojazd, który kopiujemy, ten, który wezwał nam znajomy, czyli ten Phantom, pojawi się na mapie, podchodzimy do mobilki, klikamy wejdź sam, ale przedtem wybieramy jeszcze postać z fabuły. Nie trzeba wcale dwa razy, wystarczy raz. Czyli znajomy podstawił nam Phantoma, my go wezwaliśmy, jest na minimapie. Teraz my wybieramy postać z fabuły. Franklina, komunikat anulujemy. Podchodzimy do mobilki, klikamy wejdź sam. Czekamy tutaj chwilę. I też przytrzymujemy krzyżyk na dół, prawy analog do góry, żeby wybrać tego Franklina. Anulujemy komunikat, wsiadamy do auta od znajomego. I tu jest tak, pierwsze auto przeważnie da się wyjść z mobilki, już kolejne nie ma szans. Dlatego znajomy będzie musiał nas zapraszać do mieszkania. Dlatego do mieszkania zapraszać, żeby nie wzywać za każdym razem mobilnego. Tu jak było widać, no za pierwsze auto skopiowałem, mogłem wyjść z mobilnego. Chyba żeby mnie tam wyrzuciło poza mobilne, no to już wtedy znajomy by musiał. Czyli to już mamy skopiowane. Teraz żeby je wstawić, wzywamy przez klub motocyklowy z powrotem ten motor, który używaliśmy na początku. I teraz kopiujemy ten motor, czyli podjeżdżamy. Znajomy wsiada, klika pauzę, my strzałeczka w prawo. Potwierdzamy komunikat, czyli tamten już nam się przesuwa do, ten nowy przesuwa nam się do magazynu, a my znowu cofamy postać z fabuły, anulujemy komunikat i to samo, wejdź sam.
postać z fabuły, anulujemy komunikat, wsiadamy na ten nasz motor i teraz Phantom jest już przepchnięty do magazynu pojazdów. Będziemy mieli motor, który będziemy używać dalej. Wyjeżdżamy na zewnątrz, tam znajomy już podesłał mi Ruinera. Teraz właśnie pokażę już, że nie da się wyjść z mobilki. I to samo. Znajomy wezwał tego Ruinera, wsiada do nas, klika tą pauzę, my strzałeczka w prawo, go wywali. Odjeżdżamy, odsyłamy ten motor, wzywamy teraz znowu ten pojazd, który będziemy kopiowali, czyli no Ruiner. Jak pojawi nam się na mapie, wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, podchodzimy do mobilnego, klikamy wejdź sam, chwilę na czarnym ekranie, czekamy i to samo, przytrzymujemy krzyżyk na dół, prawy analog do góry, puszczamy, komunikat anulujemy i wsiadamy do auta od znajomego. I to będzie się tak powtarzało w kółko. Najpierw kopiujemy pojazd specjalny, później kopiujemy ten nasz motor. Skopiuje się ostatni pojazd, też jeszcze na koniec trzeba skopiować ten motor, żeby przepchnąć ten ostatni pojazd do magazynu pojazdów. No i teraz tutaj właśnie nie ma już opcji wyjścia z mobilnego, znajomy musi nas zaprosić do mieszkania i najlepiej, jeżeli ma mieszkanie tutaj właśnie w tym miejscu. No i teraz mam Ruinera w mobilnym, on jest niewidzialny, teraz muszę skopiować sobie z powrotem ten mój motor, żeby go przepchnąć i mieć tego do kontynuacji kopiowań. No i tak jak tam zacząłem mówić, jeżeli ktoś ich w ogóle nie ma, tych pojazdów specjalnych w ogóle, to nie ma szans, żebym ja do niego dołączył, mógł kopiować, bo ja nie będę tracił godzinę czy półtorę na to, żeby skopiować 8 pojazdów, bo ktoś musi zamknąć grę, żeby ten mu wskoczył na swoje miejsce i musiał się zgliczować od nowa. To w ogóle odpada. Masz 8 tych swoich specjalnych, chcesz dostać te nowe tu na F1, zielone gobliny, jak to ten Ozimoc nazwał. Ja jestem do dyspozycji cały dzień i pojedynczo będę mógł dołączać do Was na sesję, jeżeli ktoś będzie chciał. Wystarczy do mnie napisać wiadomość. Jak będę wolny, odpiszę, czy to ja zaproszę na sesję, czy Wy mnie. O ile chcecie, no jeżeli nie, że nic na siłę, kurde. Ja to co mam, co uda mi się zdobyć, czy zrobić samemu pojazdy, no to rozdaję w miarę możliwości. A na razie się spędzam czas na Xboxie, bo na Playu jest tego pełno. Chyba że chcecie, kurde, możecie płacić za te pojazdy u tych, kurde, innych, którzy sobie życzą za to kasę. No ja co mam, co zdobędę, tak jak mówię, to staram się w miarę możliwości rozdawać. Także jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam. Dlatego filmik wrzucam dla przypomnienia, obejrzyjcie do końca, żeby nie było rozczarowań, a to jest metoda Dead Slota, także najlepsza. Pozdrawiam, elo.